Onet Audio. To jest podcast Topka. Zapraszają Niko Graczyk i Maciek Wernio. Witamy Was w następnym odcinku podcastu Topka. Ja nazywam się Niko Graczek. Ja nazywam się Maciek Wernio. I dzisiaj porozmawiamy sobie, jak zwykle, jak zawsze, yy, o trzech różnych tematach. Będą to dwa filmy, ale zaczniemy nie od filmów. Topka. Zaczniemy od wydarzenia epokowego w skali tego roku, w skali ponieważ tego miesiąca i roku. No nie oszukujmy się, nie zawsze jest tak, że kończą się wakacje. Jest tylko jeden taki dzień i jest to 1 września, chyba że jesteś studentem, jest to październik, ale tak, raczej jest to 1 września. No ale my mamy spakowane tornistry już i te w takie tych... kanapki, które przeleżały całe wakacje, już są wyjęte. Tak, i, e, ale o grzybach i innych smako, smakowitościach porozmawiamy w e, drugim temacie. Natomiast w tych tornistrach swoich mamy albumy, książki i... E, Seriale i inne tego rodzaju rzeczy traktujące właśnie o e, dorastaniu, o młodości, o nastoletniości. Bo pomyśleliśmy sobie, że ten początek nauki szkolnej jest dobrym momentem, żeby sobie trochę powspominać, pogadać o wszystkich dziełach kultury z gatunku tak zwanego coming of age. Bo no nie oszukujmy się, szkoła jest czasem w życiu, kiedy te nasze tożsamości się kształtują, mhm. dojrzewamy, dorastamy, bużu, buzują w nas różne emocje. Więc jako, że ta szkoła się zaczyna i większość z nas już ma te lata szkoły trochę za sobą, dużo może, z nas, dużo nas w szkole jest, żeby no, nastolatkowie. dla jednych to będzie fajna reminiscencja, a dla nastolatków może to być faktycznie fajna lekcja, żeby sobie parę tych rzeczy odświeżyć i mieć tak zwane uczucie rel albo nie mieć rel. No zobaczymy na ile takie stare dziady, jak my swoimi wyborami potrafią zarelować. No ale to się okaże, jak posłuchacie tej, tej części, to co, chcesz zacząć od jakiegoś dzieła kultury, które jest dla ciebie ważne w tym, w tym temacie? To nie udało nam się w tym tygodniu zatrzymać absolutnie dla siebie rzeczy wszystkich, o których powiemy, więc chyba mamy jeden film, o którym zgodnie uważamy, że jest to bardzo ważna rzecz z gatunku coming of age. I dla mnie, dla ciebie mówię oczywiście o Lady Bird. A, tak, to rzeczywiście jest tytuł, który... Figuruje na naszych listach, i na mojej, i na twojej. No Myślę, że to jest w ogóle jeden z lepszych filmów Hamingowej, czy który ja widziałem kiedykolwiek. Film Grety Gerwig, bardzo dzisiaj znanej, poważanej, cenionej reżyserki. Niby w tym filmie nie ma nic takiego bardzo nowego i odkrywczego, ale mam wrażenie, że te wszystkie elementy są wykonane na tak wysokim poziomie. Mówię to o scenariuszu, o grze aktorskiej. Na jakichś takich detalach, które sprawiają, że no, ten film totalnie mi zapadł w pamięć i oglądałem go kilka lat temu, ale chętnie właśnie z okazji naszej rozmowy myślę, że już po niej sobie go odświeża. No ja sobie wróciłem do niego chwilę przed premierą Barbie, żeby przypomnieć sobie, jak bardzo lubię Greta Gerwig i uwielbiam, uwielbiam absolutnie jej poczucie humoru i to, jak jest w stanie szybko, sprawnie sportretować bohaterów. Ale też głównie to, jak ona, jak ona rozumie to interakcje międzyludzkie i jak luźno ludzie wypadają przed jej kamerą. W sensie, jak ona potrafi zbudować tych bohaterów, tak, że nie czuje się do końca, że się ogląda film i aktorów, tylko ogląda się faktycznie ludzi, którzy mają pełny wachlarz emocji, swoje rozterki, wszystko. Cały czas zostawiając właśnie dużo poczucia humoru i takiego luzu, bo, bo humor to jest to, za, za co ja ją zdecydowanie lubię najbardziej. Jest tutaj dużo takich fajnych scen, które no bardzo, bardzo są przydatne w kinie coming of age. Po prostu, że nie czujemy, że to są jakieś tam gadające manekiny, tylko ludzie z prawdziwymi problemami takiej, no No ja z, te, z tego filmu paradoksalnie nie, nie wspominam jakoś tak mega, mega tych scen kluczowych. Moją takie... ulubioną jest, jak leżą dwie dziewczyny oparte nogami o mhm. szafkę no, na to to. I, i rozmawiają o dojrzewaniu swojego ciała i jedzą jakieś ciastka. To jest jakby totalnie takie fajny cozy vibe po prostu tak. momentu, kiedy siedzisz najbliższy przyjaciółko, i sobie gadasz. To jest dla mnie kluczowe w takim kinie i i Greta zrobiła to cudownie. Tak, siedzisz, albo siedzisz sobie z kolegą, jesz oferki familijne i grasz w FIFA. To jest jakiś taki ekwiwalent. Nit tak, for speeda, na for speeda. przykład dla mnie to był. Dobrze, co tam dalej masz na liście? Powiedz mi. To może zostańmy jeszcze przy rzeczach jakkolwiek trochę zabawnych, pozytywnych. Mhm. No myślę, że warto tutaj wspomnieć cudowny, no jeden z klasyków kina komediowego, Coming of Age, czyli oczywiście Super Samiec. Mhm. Ja nie widziałam akurat, ale to jest... Film, którego wielkim fanem jest nasz redakcyjny kolega, który nie słucha naszego podcastu, więc nie dowiem, że go wspomniał. Michał A, O, Bardzo to jest dobry zabieg. Tak. Michał ze dwa lata namawiał mnie, żebym obejrzał ten film. Ja faktycznie go tam miałem jakoś na swojej liście i obejrzałem go w tym roku. Jest dość dowcipny. Jest po prostu czuć, że jest to napisane przez nastolatków, którzy cały ten swój młodzieńczy humor i fekalny żarty wszystkie, które mieli w głowie mhm. po prostu spakowali do tego filmu. No, i przedstawia jakby jeden z problemów, z którymi wielu nastolatków się spotyka i w Polsce i w USA szczególnie troszkę bardziej pewnie, bo tam ten wiek inicjacji alkoholowej, prawnej jest późniejszy, czyli po prostu kupowanie alkoholu na imprezę, hmm. będąc osobą niepełnoletnią. Co jest oczywiście naganne, ale no o tym traktuje ten film. Kurczę, ja tak przemknę, bo jak e, zacząłeś mówić o tym temacie, o tego rodzaju spojrzeniu na coming of age, to mi się przypomniała jedna rzecz, której nie mam na liście, ale którą bym w sumie umieścił. Czyli serial Zwariowany Świat Malcolma. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś i byłeś fanem. Nie. To myślę, że każdy, kto kiedyś oglądał Polsat, jak był nastolatkiem, to, 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 to wie, jak ten, jak ten serial wygląda. Tam no, masz właśnie grupę chłopaków, którzy robią bardzo dziwne rzeczy i, i bardzo dużo niszczą i robią rzeczy dosyć wulgarne i niepoprawne, i kontrowersyjne, ale, ale zabawne. No i tam też bardzo dużą rolę zagrał aktor, który później się mocno wylansował w Breaking Bad, którego nazwiska nie pamiętam, pewnie wiesz, o kogo chodzi. Nie. No ten główny aktor, który zagrał w Breaking Bad główną rolę. Brian Cranston? Tak. A, no. okej. Okay. No Walter White. Walter White, zapomniałem, jak się ten aktor nazywa, tyle chciałem wtrącić. Wielki moment mojego umysłu, przypomniałem sobie nazwisko człowieka. No i myślę, że będziesz się tym pasjonować przez resztę podcastu. Pewnie tak będzie. Teraz ja dalej, to ja tak y, może zagaję Dwie znane rzeczy i się od do nich odniesiesz, bo te pewnie też są dla ciebie spoko, czyli Sex Education i Twin Peaks, czyli takie seriale, które... No Sex Education chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego to jest serial coming of age. I totalnie Świetny. ważny pewnie, dla, szczególnie dla zetek. Chociaż uważam, że pierwszy sezon był znakomity, a potem było dużo gorzej, ale no, no po prostu to jest klasyka totalna. Twin Peaks może się wydawać dziwnym wyborem, no ale dla mnie to właśnie był taki serial Dzięki tej takiej tajemniczości, dzięki temu, że tam główni bohaterowie są nastolatkami, dwudziestoparolatkami i wchodzą w taki świat dorosłych, który nagle się okazuje totalnie mroczny, brutalny i nieprzyjazny. No to też jest serial o takim zderzeniu się z, z rzeczywistością dorosłych, mam wrażenie, w jakiś taki niebezpośredni sposób. Zaskoczył mnie ten twój wybór Twin Peaks, bo nie myślałem o tym serialu w ten sposób, ale w sumie faktycznie można, można go tak odbierać, szczególnie, że on się zaczyna takim brutalnym wejściem w świat dorosłych mm -hmm. i w ogóle zaczyna się no, dużą traumą, no, no, nie spojlując, wiadomo o co chodzi. No, no tak, wiadomo o co chodzi, wiadomo co, kto, gdzie, jak. No. Ale tak, bardzo dobry wybór. Ja trochę teraz pójdę może w kierunku mniej już pozytywnym, bo, bo na mm -hmm. razie okay. jakby, no, schodząc pozytywnie, dla mnie bardzo ciekawym filmem w stylu Coming of Age jest coś z 1969 roku, czyli Kes Loucha. Okay. Też jakby myśląc sobie o jakimś dorastaniu, to jest tutaj przykład zupełnie drugiego biegunu, w sensie... Ciekawostka, to... to jest jeden z ulubionych filmów, był jeden z ulubionych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zawsze mówię, że to była jedna z jego, z jego większych inspiracji do zajęcia się kinem. Ja ja totalnie polecam, bo jest tutaj całe to szkolne dojrzewanie i dorastanie w warunkach zupełnie innych. W sensie, no, nie chcę powiedzieć skrajnych, nie, ale takiej no, biedy po prostu, jakiegoś dążenia do swoich marzeń i do jakiegoś ciepełka, które wcale nie jest tak fajnie uchwytne i, i blisko. I po prostu, no, historia młodego chłopca, który zajarał się sokolnictwem i po prostu miał jedną swoją rzecz, którą chciał mieć w życiu i sprawiała mu radość. A cały świat był przeciwko mhm. niemu. Więc jeżeli empatyzujecie z dziećmi w filmach, którym nie do końca dzieje się dobrze, no to warto dużą paczkę chusteczek na seans Kesa sobie wziąć. To na drugą nogę dosyć podobna rzecz ode mnie, czyli 400 batów Francisza Truffaut. Film bodajże z 1959 roku, wielki klasyk francuskiej nowej fali. To jest początek takiej serii filmów Truffaut, które opowiadają o jednym bohaterze. No i to jest, moim zdaniem, fantastyczne kino właśnie o dorastaniu w y, trudnym... Znaczy o dorastaniu, o konfrontowaniu się jako młody, y, jako młoda osoba z niezrozumieniem ze strony rodziców, z opresyjnym systemem szkolnym w tamtym czasie, bo to jest wiadomo, wiadomo jak to wyglądało w XX wieku. Y, no fantastyczne kino, klasyczne coming of age. Y, jeśli ktoś nie widział tego filmu, a Ty chyba nie widziałaś tego, ja tego filmu, to y, bardzo polecam. A jest chyba na jakimś streamingu w ogóle teraz. Bardzo możliwe, mi się, bo, bo, to bo jest gdzieś klasyk. mi tam ostatnio mignął, dodałem do listy, pamiętam. Może bo, na Mubi. Bo miałem jakiś taki mikrowyrzut sumienia. Jest to klasyk, bardzo polecam. Tak. I no jeszcze myślę, pogadajmy sobie sekundkę o polskich rzeczach, może, mm. bo, bo na razie mówiliśmy trochę o zagranicy. Ja bym chciał tu wspomnieć, to może być kontrowersyjny wybór dla wielu osób, ale dla mnie bardzo dobrym przykładem takiego kina i rzeczą, którą sobie. Wracałem do tego ze 3-4 razy. Są wszystkie nieprzespane noce. Okay. To, to jest dla mnie film... To już nie jest do końca związany ze, ze szkołą, powiedzmy, nie? To jest po prostu... No kurczę, nawet mam troszkę problem, żeby to nazwać jakby filmem do końca fabularnym. No bo wiadomo, ta fabuła tam jest, ale... To jest dla mnie po prostu bardzo fajny zlepek historii o tym, jak młodzi ludzie wracają z imprez i jak sobie żyją. Znaczy, mhm. bardzo lubię to, tą niepolskość tego filmu, taką, że on nie jest po prostu po kolejną polską ciężarówką albo próbą zrozumienia jakiegoś, tylko jest po prostu zlepkiem faktycznie scen, takim trochę teledyskowym, ale pozbawionym jakiegoś bagażu. My nie wiemy do końca, czy ci ludzie mają pracę, czy nie mają pracy, co oni robią w życiu. To jest po prostu wielka mozaika tych, tych scen kiedy czas w twoim życiu cię nie obowiązuje po prostu albo idziesz na imprezę albo z niej wracasz albo chillujesz sobie gdzieś tam bombę albo na przykład płaczesz ale generalnie po prostu bardzo bardzo sensualny bardzo skupiony na emocjach czasem no może denerwować ale no jak to młodzi ludzie hmm. mają w zwyczaju też jak się z nimi spędza dużo czasu to mogą denerwować my gdy byliśmy młodzi też pewnie denerwowaliśmy ludzi być może nawet teraz to robimy no jakby long story short, ja, ja serdecznie polecam. No tak, słyszałem, nie widziałem tego filmu, ale słyszałem, że budzi kontro, skrajne opinie. No ja jakby rozumiem, bo, no. bo, bo nie jest to kino, które się musi podobać mhm. wszystkim. Jasne. Z rzeczy jakichś, które wyszły jeszcze w miarę ostatnio, tutaj myślę, że warto byłoby wspomnieć ostatni komers Dawida Nikela. Mhm. Nie pamiętam, który to był rok, no, parę lat temu i to mhm. jest dla mnie też fajny przykład kina, które, które dobrze ogrywa ten temat i ogrywa je w taki polski, polski sposób, że czuć tam te, te wszystkie nasze polskie dylematy i to, że nie jest to jakaś tam kalka zaczerpnięta z USA, że ci bohaterowie tylko jeżdżą na deskorolkach z dużych wzniesień i, i słuchają, nie wiem, Run DMC albo czegoś. Tylko no jest tutaj taka fajna klamra spinająca to, czyli na przykład miejski basen, bo fajnie też sobie pogadać o tych kliszach, nie? że w USA zawsze mamy prom tak zwany, u nas to może być jakaś powiedzmy studniówka albo zakończenie roku, ale są takie rzeczy, które w tym, w tym kinie powiedzmy się często pojawiają i tutaj to jest miejski basen, gdzie po prostu młodzież z miasta sobie chodzi w wakacje i pręży ciała, pływa, rozmawia ze sobą. Bardzo, bardzo fajny to jest zabieg, żeby wokół tego utkać dużą część fabuły filmowej. Okej. Okay. To ja poza filmami jeszcze polecę sobie płytę. E, miałem gdzieś dużo pomysłów, ale stwierdziłem, że dobrze, będę, będę podejść do tego bardziej wstrzemięźliwie i wybrałem jeden krążek. E, to jest płyta Ethel Kane, takiej artystki ze Stanów Zjednoczonych, która opowiada właśnie o dorastaniu w małej, konserwatywnej, Mieścinie, czy tam wsi, będąc córką y, pastora y, mm -hmm. y, i będąc jednocześnie osobą LGBT, i gdzieś tam, y, właśnie takie taka sielankowość miesza się z y, mroczną i trudną rzeczywistością, związaną właśnie z y, wychowywaniem się w takim konserwatywnym środowisku i miejscu. Więc, trochę, dość to jest, to jest taki klasyczny motyw dla. Dla y, tego Coming of Age w, w małej miejscowości w USA, no, ale jest to fantastyczna płyta, bardzo różnorodna muzycznie, niesamowite wokale ma FLK. No, każdemu polecam. Myślę, że dużo młodych osób może to znać, bo jej piosenki mocno zawirowały swojego czasu na TikToku. Ale anyway, świetna płyta. A jak mówimy o dorastaniu w małym mieście, to, to ja sobie dorzucę tutaj, może bez jakichś konkretnych albumów, ale no myślę, że nie wiem czy ostatni, ale na pewno kiedyś w tym podcaście chciałem powiedzieć tę nazwę, czyli chodzi o hip-hopowy duet Brudne Serca. To jest dwóch chłopaków z Gorzowa Wielkopolskiego, Smarki Smark i Jobiks, tudzież Skiboy. No, jakby legendarni artyści, którzy nigdy nie wydali legalnego albumu, natomiast bardzo jest to fajna muzyka dla osób właśnie dojrzewających, powiedzmy. Oni bardzo duży fanbase zdobyli w czasach, kiedy ten mainstream nie dawał specjalnie ludziom takich doświadczeń, a, a tutaj bardzo dużo w ich nagrywkach było właśnie takiego świeżego, powiedzmy, podejścia, takich rad od starszego brata dla, dla młodych hmm. ludzi, po prostu, którzy. Już zaczynają dojrzewać trochę. To jeszcze były te czasy, kiedy na przykład bardzo popularnym, jakby pomysłem na życie była na przykład emigracja. Kiedy te, te problemy finansowe ludzie mieli no, relatywnie większe niż teraz. I, I posłuchanie ich historii, właśnie tego, jak wspominając jeszcze to, że piwo za 7 zł w barze było kiedyś dla nich ogromnym wydatkiem i to, że postawili je dziewczynie, ona nie chciała z nimi gadać, było traktowane jako, jakby pomyślmy sobie teraz o piwie za 7 zł w barze. To by było, jakby biegniemy w tym momencie. W głęboką przeszłość. No. Topka. I w głęboką przeszłość też się zagłębimy, kiedy porozmawiamy o y, pierwszym z, z filmów, z premier o których dzisiaj będziemy sobie gadać, czyli... Czyli o filmie Bulion i inne namiętności. No właśnie, i czy ta makłowiczowska opera, tak bym nazwał, ten film wywołał w tobie, wywołała w tobie przypływ namiętności? Wywo... Znaczy ja w ogóle zrobiłem dobry myk podejrzewam nie do końca tak dobry jak się spodziewałem, że będzie. Po prostu poszedłem na ten film na jedzony. Bo o. wiedziałem, że tam się mogą dziać rzeczy, które wyzwolą we mnie szybszą pracę ślinianek, no ale z chodzeniem na zakupy na jedzonym. się hmm. mówi, żeby chodzić, żeby nie kupować hmm. za nie dużo. Nie jestem w stanie się tego nauczyć i potem Jest to trudne, no. a no, nie będę potem mówił, co się dzieje w mojej lodówce i co muszę z tym robić. Potem sałat wyrzucić <laughs> i powtórz, tak. Ale tak, ale znaczy Tutaj przy, przy oglądaniu tego filmu ja miałem duży zarzut do technologii o to, że jeszcze nie jesteśmy. Znaczy, jesteśmy pewnie w stanie, ale to jest drogie. przekazywać zapachów w, w kinie, o, tak. bo to mm. bardzo przyjemnie się oglądało. Te Jakby dużą częścią tego filmu są po prostu kadry, bardzo dobrze pokazane gotowanie, po prostu kuchnia. I tutaj aż, aż się prosiło o to, żeby to było kino 9D na przykład, nie? Że mm -hmm. na przykład, gdy ktoś otwiera ten garnek, to ta para ci bucha w twarz, jak flambiruje potrawę, że nagle ci się robi ciepło. Znaczy tego... Trochę się czułem, jakbym słuchał muzyki o czytaniu książek albo czegoś takiego, nie? Że no po prostu tak, za, zabrak, zabrakło mi par, paru zmysłów tutaj. Ale wizualnie, no był to bardzo, bardzo ładny film. To, ten film trwał w ogóle ponad dwie godziny i było dużo, dużo krótszych filmów, na których się nudziłem bardziej, niż na tym, gdzie w sumie ta fabuła nie, nie była jakaś taka specjalnie mega wciągająca, nie? Tutaj nie, nie chodziło o fabułę. Tutaj raczej, raczej... W reżyserce chodziło po prostu o to, żeby pokazać to, to gotowanie w jakiejś. Znaczy, no, dobra, nie mówię, że ta fabuła była jakaś totalnie prosta i bezsensowna, nie, bo jakoś empatyzowałem z bohaterami, ale no, koniec końców tutaj chodziło głównie po prostu o, myślę o tą przyjemność po prostu pokazywania gotowania i to się udało bardzo dobrze, moim zdaniem. No, dla mnie to był przede wszystkim taki film, który daje ci mega komfort. Że tak. Przechodzisz tak, tak. do do kina, siadasz i po prostu możesz się w tym zatopić i naprawdę ymm, poczuć się mega, mega komfortowo, bezpiecznie, przyjemnie no i nie, nie zajmuje cię to w gł głowy w sposób głupkowaty, bo czasem y, szukasz takiego kina, który cię odmurzy i w ten sposób da ci trochę komfortu, a to nie jest ten case, to jest przypadek, gdzie idziesz i po prostu dostajesz takie miłe, y, ładne, nawet piękne rzeczy y, y, i to jest chyba Coś, co przede wszystkim dało mi, dał, dał mi ten sens. Natomiast oczywiście yy, no, y, ja, ja zrobiłem ten błąd, że się nie najadłem. Aj, aj, aj. <gry> Więc bur, burczało w brzuchu. Yy, ale myślę, że to jest na pewno coś, yy, do czego będę wracać, kiedy właśnie będę potrzebować y, filmu, który mnie odpręży, że to będzie jakaś taka moja pierwsza myśl. Bo w ogóle to jest trochę taki case z patrzeniem na gotowanie, z patrzeniem na jedzenie, jak ktoś je, jak ktoś gotuje, jak wiesz, oglądanie y, książula, który zabije kebaba. Albo ktoś pierze dywany. Albo ktoś pierze dywany, te czyści, albo ktoś robi tego typu rzeczy. W sensie, że przyjemnie jest, jest to taki ASMR dla mózgu, przyjemnie jest patrzeć na wykonywanie tych czynności i na efekty ich, które są takie, nie inne. No, obudowane to wszystko jest y, melodramatem, który jest po prostu ładny, fajny, chwytający tak, do serca. Znaczy to w ogóle jest fajne o tyle moim zdaniem, że mnie ta fabuła parę zaskoczyła. Ja po prostu nie, nie skupiałem się na niej. I miałem takie, no wiadomo, w tym momencie kluczowym dla filmu miałem takie. O, ojej, w ogóle nie, nie spodziewałem się tego, że ta rzecz, która się wydarzy, się wydarzyła, wydarzy. i zrobiło mm. mi się bardzo smutno. Może dlatego, że się jest skupionym właśnie na tej takiej... Tak, ale to takiej... był, znaczy bardzo, mm. bardzo dobrze to zagrało dla mnie scenariuszowo, właśnie, że, że trochę odciągnęło uwagę od tego, i, i może przez to, przez to to mnie jakoś sieknęło mocniej niż powinno. Ale tak, no podobało mi się też to, w sumie. Ja zawsze mam tak, że jak zauważę coś takiego, to się zastanawiam, czy po prostu zauważyłem to w pewnym momencie, czy nie. Ale czy w tym filmie była muzyka? Bo ja z tego co pamiętam, parę Kurczę. razy się nad tym skupiałem, ale głównie tam były jakieś odgłosy, po prostu, nie? Tam były na przykład. Tak, odgłosy garetków, stuki i tak dalej. Tak chcę ja sa sobie sap sapnięcia tego głównego Ja bohatera, nie chcę sobie stanie przypomnieć, czy tam była jakakolwiek wa piosenka. Jak na pe na pewno był była rysnałem. na sam koniec na napisach, no ale tak. Ale... tak to, to były takie totalnie dźwięki właśnie albo kuchni, albo też przebijające się z ogrodu, nie? Jakie okay. tam krzyk, krzyk pali. Tak, no, faktycznie. Faktycznie. To no. było, ale to bardzo fajnie stwarzało taki Faktycznie, klimat, że się no. po prostu siedzi z tymi bohaterami w tej kuchni i, i towarzyszy się. Też temu Też nawet o tym nie pomyślałem, ale, ale f, no bo ten, te dźwięki właśnie kuchni i, i, i dialogi wypełniały ten film na tyle, że, że nie, nie było, nie odczuwało się tego braku, ale w sumie no to jest bardzo umiejętnie wykorzystany zabieg, żeby te brzdęki i Taki chlupnięcia... Ambient, garnkowy tak, ambient leczą. Żeby to ustanowić jakąś główną osią dźwiękową filmu, więc tutaj na pewno dajemy plusik. No jeśli jakby jest jakiś zabieg i nie orientujesz się, że on jest, bo jesteś tak wciągnięty w świat filmu, to znaczy, że to działa. No właśnie o to chodzi. Dla, dlatego tak mówię to z pewnym y, znakiem zapytania z tyłu głowy, bo ktoś zaraz powie, ej, tam do a tam, w jednej, film, w tej tam minucie... cały czas była muzyka. Tak, ja tam, mówię, leciało przez, tam leciało ciągle Bee z Stay Live. Przez ten <coughs> film. O co wam Ta, chodzi? Tam cały czas leciał White California po prostu, a ja już tą piosenkę tak kocham, że nawet jej nie słyszę, bo i tak ją słyszę w głowie cały czas. O Jezu. No tak. <coughs> Albo mogło lecieć też tam. Sweet dreams, jak na początku kolejnego filmu. Chyba, oh. że chcesz jeszcze coś dokończyć do, do bulionu, nie Dorzucić jakiejś cebuli już albo inne. Nie, ten wywar jest wyjątkowo esencjonalny. Topka. Dobrze, to my wype z wypełnionymi brzuszkami yy, przechodzimy do kolejnego tematu, czyli yy, filmu Rodzaje Rzeczliwości, nowego filmu Jorgosa Lantimosa. Autora y, Biednych Istot ostatnio, ale też lobstera kła, zabicia świętego jelenia, no wielkie nazwy, wielki Bardzo kino. aktywny artysta. Mnie w ogóle, jak, jakby nie śledzę, po prostu mm -hmm. byłem na jakimś filmie ostatnio i zobaczyłem, że jest wiastą nowego Lantimusa i miałem takie, ojej, przecież on dopiero co wydał film. No jak, tak, biednej stoty. Jak on to zrobił tak szybko? W ubiegłym roku, tak? No wydaje mówię. mi się, że tak. Miałem to sprawdzić, tego sprawdzić, ale chyba zeszły rok to był. Tak, to się te lata się jakoś tak sklejają, że można się pomylić, ale też zdaje mi się, że to był raczej na pewno poprzedni rok. No tak, jakby bardzo to bardzo idzie za, za ciosem, mm, Jorgos Lantimos. E, no to powiedz mi, co jak było na, na seansie, czy ja mam zacząć? Ja mogę zacząć. No to zacznij. Bo, Znaczy bawiłem się na tym filmie dobrze, on mnie wciągnął, ale miałem trochę, wydaje mi się, że rozumiem, jak udało się ten film stworzyć tak szybko. Oczywiście nie, nie wejdę tutaj w głowę reżysera, może to by wyglądało zupełnie inaczej, ale mój pomysł jest taki. Że miał po prostu dwie, znaczy miał trzy pomysły na jakiś scenariusz albo jak, co, jakiekolwiek dzieło, które trochę nie działałyby jako oddzielne filmy, bo ktoś by powiedział, a to wcale nie jest pomysł na cały film, więc udało się to związać jakoś klamrą, mniej lub bardziej widoczną, oczywistą i sensowną, i po prostu stworzyć film składający się z trzech krótkich, takich nie do końca dopowiedzianych i, i zrealizowanych od A do Z fabuł. Czy to jest dobry pomysł? No ja, ja wolę jednak... Znaczy zawsze trochę, trochę ciężej i, i słabiej mi się ogląda takie rzeczy, powiedzmy poszatkowane, czy też mm -hmm. miniserialowe. I to zawsze wchodzimy w takie rozkminy na zasadzie, a czy pierwszy akt był fajniejszy, czy trzeci, czy no drugi. No tak, to, tego się nie da uniknąć na pewno. Ale no, czy źle się bawiłem na tym filmie? Nie. Bawiłem się ok, tylko właśnie... Trochę czuję po prostu, że tu zostało zrobione to i nie do końca wiemy czemu. Jakby, bo ani to jakby hmm. jako całość to nie oddało dla A, mnie. A okej, okay. że, że jakby nie widzisz e, sensu robienia z tego jednego filmu z tych trzech Nowelek. W sensie, trochę że, trochę że, tak. Okay. Znaczy, ja nie mam problemu z tym aż tak, dlatego że tak jak na przykład w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o książce, nowej książce. Doroty Masłowskiej, Magiczna Rana, że to jest zbiór, to jest powieść trochę, trochę powieść, trochę zbiór opowiadań i że te zbiory opowiadań są w sumie spoko i być może są trochę niedoceniane. Trochę to traktuję jako taki kinowy zbiór opowiadań, który miał jedyny, w sensie mówię o rodzajach życzliwości, że trochę go traktuję jako filmowy zbiór opowiadań, gdzie te opowiadania miały ze sobą coś tam wspólnego, ale tak naprawdę były osobnymi wątkami. Mm, więc to wydaje mi się jest yy, fajne też z tego względu, że na przykład jak się spóźnisz na film, to wiesz co się dalej yy, działo, znaczy nie... By, byłem nie, bardzo blisko spóźnienia się, więc gdybym się spóźnił, to po prostu pokazałbym o, o dwóch innych scenkach, więc dla ludzi spóźnialskich to jest świetne kino. Yy, no właśnie, yy, ja taką bywam często, ale tak już mówiąc bardziej poważnie... Yy, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Landimosa ogólnie. Podobał mi się Kieł z tych filmów, które ja właśnie jego widziałem. leczę się chyba z bycia fanem Landimosa, bo bardzo, duż, bardzo długo miałem po obejrzeniu Kła, który był dla mnie. Hmm. No, no Nie wracałem do niego też ostatnio, może mi się to zmieniło. Był dla mnie fenomenalnym filmem. Jest świetny, tak. I potem dawałem bardzo duży kredyt zaufania, który tak powoli traciłem. Ja nie widziałem jego wszystkich filmów. To jest czwarty mój film Landimosa, który widziałem. Yy, oprócz tam właśnie Kła, Biednych Istot i Zabicie Świętego Jelenia. Ja nie miałem okazji na przykład Lobstera obejrzeć, który jest dosyć też critically acclaimed. Nie, nie podobał mi się na okay. przykład. No w każdym razie, na przykład, rodzaje życzliwości mnie się podobają bardziej niż biedne istoty. Mnie też, na pewno. I ja rozumiem. Ja wiem, czemu biedne istoty zachwycają. Mnie nie zachwyciły. I wolę tego Lantimosa, który jest bardziej minimalistyczny, ale jednocześnie wolę tego Lantimosa też, który. Yy, Tą taką, bo ile na przykład w kle ta taka jednoznacznie ciężka treść, która dawała ci w ryj kinowo i po prostu mówiła, to jest najgorsze strony człowieczeństwa ci pokazuje i po prostu bierz to i dealuj z tym. To na przykład w Zabiciu Świętego Jelenia już miałem takie, nie było to aż tak dobrze zrealizowane i gdyby, nie przemawiało to do mnie aż tak bardzo i gdyby w rodzajach życzliwości też to było zaserwowane w ten sposób, po prostu tylko to nic więcej, to mam wrażenie, żebym się strasznie wynudził w kinie. Ale jako, że on yy, pokazał nam ewidentnie i wyraźnie, że yy, no to nie jest wszystko, nie traktujcie tego aż tak na poważnie, to nie jest traktat filozoficzny. Trochę, jest, yy, trochę się bawię scenariuszem, trochę tutaj wchodzę w, psycho w, w psychologię bohaterów, a jednocześnie się tym bawię, trochę to jest surrealistyczne. Jest tam dużo scen, które jakby pokazują, no mrugam okiem do was i ma być śmiesznie. To przez to, to bardzo sprawiło, że ten film był dużo bardziej lekko strawny niż inne jego dzieła, co mnie osobiście bardzo przypadło do gustu i pozwoliło mi się dużo bardziej cieszyć tym filmem. To w sumie prawda, że tutaj jakby od czasów kła, nie przypominam sobie drugiego takiego filmu Lantimosa, gdzie udało mu się... Jakiś ten taki drive czegoś, że coś się zaraz wydarzy, ten bohater zaraz zrobi. Mhm. Coś, Takie napięcie. Jakby on to jest, jest bardzo dobry w tym, Lantos. Właśnie w takim napięciu tego, że tu któryś z bohaterów jest w sytuacji, w której nie zna do końca całego jakby bigger picture. I mhm. robi jakąś rzecz, która my trochę wiemy, że nie powinien jej robić, albo że gdyby wiedział wszystko, to zrobiłby to inaczej. A on to robi, bo po prostu ma mniej no. wiedzy i kierują nim jakieś tam popędy, bo w tym filmie jakby różne, czy to jest jakaś miłość, czy przywiązanie do kogoś, czy jakiś tam już sekciarski wkręt powiedzmy. Tu się udało to przemycić jak najbardziej i udało się to faktycznie trochę, trochę podlać takim sosem, że, że nie siedzimy jak na szpilkach, tylko po prostu obserwujemy to z pewnym uśmiechem, nie? Tutaj... No Jesse Plemons, bardzo, bardzo dobre role w sumie. No właśnie miałem powiedzieć, że ten film się mógł udać, bo on zgromadził grupę aktorów fantastycznych, wokół których te wszystkie nowele zostały zbudowane. No to prawda, ale też jakby mówię, mówię o Jesse Plemonsie bo jest po prostu świetnym aktorem i aktorsko ten film jest bardzo dobry, ale ja też... Mam poczucie, że Kieł udał się dlatego, że tamtych znanych jap nie było aż tak dużo. Tutaj A, okay. trochę trochę no nie wiem, czy to można czynić zarzut wobec tego, ale ja mam taki ogólnie trochę zarzut do wielu rzeczy, które ewoluują z takiego niszowego, mm -hmm. trochę sandansowego kina europejskiego na duży format, że one tracą dużo swojej duszy, nie? Tak samo A, okay. jak, jak było okay. na przykład z Black Mirror, tak jak było z Funny Games amerykańskim. One dla mnie w momencie kiedy Widzę tam aktor, aktorów, takich, których widziałem już w 700 mm -hmm. innych rolach, nie działają na mnie aż tak dobrze, Rozumiem. że, że jak nie działają z ich, losowymi ludźmi. Jako anonimowych ludzi, w sensie, że skoro tak, że, że, że tu tak się bawimy, mm -hmm. no tu, okay. to jest sztuka aktorska. Rozumiem, to rzeczywiście jest... Yy... Jest, jest to, co mówisz, też dlatego, znaczy rozumiem ten punkt widzenia, dlatego też dużo na przykład nawet reżyserów, nawet natruszczyków zatrudnia niezawodowych aktorów, żeby mieć całkowity zaufek świeżości, żeby widzieć tych ludzi jako rzeczywiście anonimowych ludzi, a nie aktorów. Ale z drugiej strony, jak dla mnie ta plejada, w sensie, że ten film mógł tak jakoś się zadzia mógł zadziałać, bo mam wrażenie, że. Nie wiem na ile to, to była jest prawda, bo nie, nie czytałem na przykład wywiadów z Lantimosem, Nie wiem, czy, on, czy coś na ten temat tam mówił, ale że te role zostały bardzo uszyte pod, pod tą Plejadę. Pod właśnie M.S. Stone, pod y, Plimonsa, pod Defoe, Williama, pod Margaret Quali, Nie wiem, czy tak się wymawia jej nazwisko, bo. bo Cieszę po się, prostu... że na ciebie padło, bo ja nie wiedziałem. No właśnie. Y, pod, pod tych aktorów, którzy grali tam wszędzie y, główne role, jeszcze Hong Chao. No, i wydaje mi się, że bez akurat tej mieszanki osobowości ten film mimo wszystko nie byłby tak dobry. Właśnie przez to, że w tym filmie jest, mam wrażenie, dużo więcej miejsca na takie aktorskie popisy, niż w jakiś tych jego starszych filmach. Okej, okay, ale znaczy wiem, no to, to co tam mówiłem wcześniej, nie mówię do końca w kontekście tego filmu, bo tutaj to akurat. Pozwoliło właśnie zdjąć, spuścić powietrze z tego balonu, że tu wiedzieliśmy trochę od początku do końca, że to będzie pewna zabawa kinem przez to, że to mm -hmm. były te same postaci, nie? trochę jak w teatrze po prostu, że to jest jeszcze bardziej łopatologicznie wyłożone, że to są aktorzy, którzy spełniają się w trzech różnych rolach, w trzech różnych różnych od siebie fabułach. Więc, no tak. więc oglądało się to po prostu spokojniej, przyjemniej. Jest to ta czwarta ściana z widzem jest tej mocno zburzona i, i ten reżyser ci macha bardzo. No, to jest film, weź sobie się i poglądaj. Jest miło, fajnie, jest trochę makabrycznie, jest trochę, jest trochę groźnie, jest trochę śmiesznie, czasem jest trochę smutno, ale chyba bardziej śmiesznie. No i e... się cieszę w sumie, bo, bo fajnie, że Lantimos trochę się pozwolił nam pośmiać, bo no. naprawdę były tutaj momenty bardzo zabawne. Znaczy, no nie takie bardzo, że tam się spadało z krzesła. Ale mi się na przykład bardzo podobał ten fragment po chyba drugiej części, jak były psy w roli ludzi. W ten, na tych, na, tych, na to było. tych napisach. Tak, albo jak było też na napisach po, po trzeciej Emma Stone zaczęła tańczyć w sposób mm -hmm. bardzo nie, no Dużo jest takich, widowiskowych. dużo scenek. Jeszcze, no, a powspominajmy sobie fajne scenki, czemu nie. Mamy czas. Jesse, Jesse Plemons, tłumaczący na sali tam przed tym, w szpitalu ten swój monolog o stopach i, i o tym, że ci ludzie są podmienieni. Jakby tak, był tak sugestywny tak, w no. tym i tak świetnie zagrana rola, rola tutaj interlokutorki tej rozmowy. Nie pamiętam nazwiska po prostu, aktorki, która siedzi i tak patrzy na niego z coraz większym zdziwieniem, przerażeniem. Super to było. No, nie, nie no, no, naprawdę pod tym względem ja też właśnie yy, udało mi się wyjść z kina. Z uśmiechem na twarzy, co, nie, co na filmach Lantimosa jest bardzo nieoczywiste. Czy to był jakiś, moim zdaniem, film, który wejdzie do jego kanonu? No nie. Nie, ale on chyba nie inspirował nie 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 do. I nawet do tej, moim zdaniem moim dobrze. Zdaniem... Jedno, miałem jakiś taki. Jak już gadamy o śmianiu się, miałem taki trochę. Może po prostu byłem w innym momencie życiowym i, i tego, co oglądałem, bo w, w jednej tam ze scenek były potraktowane y, zaburzenia uryjaniowe. Ja mhm. byłem tak świeżutko po seansie Smile, okay. te, tego, tego horroru, gdzie po prostu trochę mnie tak, że kurde, może nie żartujmy z tego w ten sposób, nie? Bo jakby mamy tutaj mhm. gościa, który robi różne rzeczy pod no tak. wpływem, powiedzmy, urojeń, urojeń. Normalnie pewnie by mnie to nie, nie jakoś nie, nie zapaliło mi lampki w głowie, ale byłem świeżo po filmie, który traktował te rzeczy totalnie serio. I no. miałem takie, kurde, tu była bardzo, bardzo leciutka granica między tym a tym. No to jest zawsze kontrowersyjne pole. Ale no nie, no nie no zupełnie tutaj nie, nie mówię, żeby, że są rzeczy, z których można żartować i nie można. Chociaż Skazywa. rzeczywiście są rzeczy, z których nie powinno się żartować, ale Zacznij to już się jest... od okoliczności kontekstu. I od tego, czy reżyser bierze to po prostu na klatę, czy nie bierze. Bo, bo to jest dla mnie zawsze jakaś granica żartu po prostu rzucasz żart, bierzesz za niego odpowiedzialność. Czy pójdziesz na następny film Lantimosa do kina, czy już masz dosyć? Pójdę, trosz, pójdę z taką szczerze mówiąc ciekawością. Czy, czy znowu zaserwuję jakąś dwugodzinną, filozoficzną, rozbuchaną zupełnie bezsensownie alegorię niczego, czy, czy znowu się w coś będzie bawił. Ja też pewnie pójdę, chociaż tak jak mówiłem, wielkim fanem Lantimosa nie zostanę, mimo że ten film mi się podobał. E, mamy nadzieję, że po wysłuchaniu naszego podcastu sami pójdziecie do kina, e, sami same i sprawdzicie, e, czy też wyjdziecie z kina z jakimś lekkim uśmiechem. Bo myślę, że był to tydzień akurat dwóch naprawdę wartych zobaczenia premier. A na pewno za tydzień czeka Was następna, e, warta usłyszenia premiera, czyli. Kolejny odcinek podcastu Topka. To jest w ogóle od tego, bym zaczynał każdy. Gdybyśmy mogli mówić na przykład w odcinku o tym, że najbardziej nam się podobał odcinek topki, to mówilibyśmy o tym co tydzień. I wy też o tym mówcie, a my zapraszamy Was właśnie za tydzień do odsłuchania i dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dzięki, trzymajcie się. To był podcast Topka tworzony przez Noise i Onet Audio.